Przepraszam, co pani myśli w sprawie uchodźców? Nie Czy mam... powinni być wpuszczani do kraju, do Polski? Ja uważam, że nie powinni, proszę pana. Dlatego, że? Dlatego, że no do pan by ich przyjął, jakby do pana przyszli, nie mam warunków. W ogóle do Polski pan mi się pyta, to takiej decyzji ogólnej to nie podejmę. Natomiast dla siebie to... Nie mam. A pani zdaniem oni uciekają, żeby żyć, czy uciekają za pieniędzmi? Nie mam sama pojęcia, dlaczego. Wczoraj był taki program, który pokazywał dzieci wojny. No nie wiem sama, co powiedzieć. Bieda jest tych dzieci, szkoda, ale nie potrafię się wypowiedzieć, bo ja się bardzo polityką, proszę pana, nie interesuję. U nas jak była wojna, powalczyli wszyscy, i dzieci, i powstanie warszawskie, a tam więcej mężczyzn ucieka. To nie jest patriota, jak on z kraju uciekł, ale one uciekają za lepszym życiem. Co pan myśli w sprawie uchodźców? Czy powinni być wpuszczani do nas, do kraju, nie, czy nie powinni? Nie powinni być wpuszczani, bo... W Polsce jest bieda, tak? No właśnie, starczy. Wydaje mi się, że powinni być wpuszczani, ale jakoś powinniśmy to ograniczyć, nie? Także przyjmujmy dużą liczbę osób. Polacy też nie mają ani dużo mieszkań, ani zbyt warunków, tak? Żebyśmy przyjęli tak dużą liczbę. Na pewno to są ludzie, trzeba im pomóc, tak? Uciekając z własnego państwa, ale też nie traktujmy ich po prostu lepiej niż rodaków. A jak pani myśli, to są uchodźcy, imigranci bardziej polityczni czy ekonomiczni? Bo różne te przekazy medialne są. Zależy właśnie. Ciężko to określić, bo niektórzy ekonomicznie, niektórzy politycznie. Niektórzy uciekają, żeby mieć jakiekolwiek warunki do życia, a niektórzy, żeby mieć jak najlepsze. Mam dwa zdania. Jedno zdanie takie, że jak normalny, zwykły człowiek powinien mieć prawo do życia, a z drugiej strony, z tego co się czyta, to jest 3/4 tych uchodźców, to nie są uchodźcy. To są osoby, które szukają lepszego życia kosztem innych, no bo taka jest prawda. Jeżeli się obawiamy, no to trudno. Społeczeństwo trzeba edukować, według mnie. Nie powinni być wpuszczani, tylko trzeba im pomóc tam w Syrii. O, tutaj my powinniśmy im pomagać, ale tutaj, no widzi pan, co tu się dzieje. No na granicy węgierskiej, teraz w Sztokholmie, także no to nie za bardzo mi się to... Myśli pani, że to są bardziej uchodźcy polityczni, czy raczej chodzi o lepsze życie? Mnie się wydaje, że to są ekonomiczni uchodźcy. Tam są wyjątki takie, wie pan, jak tam czytam i telewizję oglądam, że no są tacy, co muszą uciekać stąd, ale tak to tam pan widzi co. Ile, skąd one mają pieniądze na przejazd? Tyle pieniędzy. Powinno im się pomagać, ale żeby nie wchodzili nam na głowę za bardzo. A to są bardziej uchodźcy polityczni, uciekają, żeby żyć, czy ekonomiczni, pana zdaniem? No mi się wydaje, żeby żyć. Uciekają, żeby żyć, ale podejrzewam, że za kasą też, bo tam jest wojna, fakt, no, ale mają bliżej swoje inne miasta, państwa, więc nie muszą aż tak daleko uciekać, żeby do Polski się zapuszczać, no jak to mówią. Choć w Polsce bieda, ale myślę, że oni są tu też za kasą.